Witam Was bardzo serdecznie, kochany zborze. Witam wszystkich gości, wszystkich zborowników. Cieszę się, kochani, z każdego z Was, którzy tu jesteście. Muszę wymienić Agnieszkę. Muszę wymienić Agnieszkę, która ze swoim maleństwem siedzi tutaj z nami razem. Ostatnio już była, ale gdzieś tam schowana we właściwym pokoiku. Dzisiaj jest z nami. Cieszymy się bardzo, że jest z nami. Kochani, będziemy za chwilkę przystępować do Bożego Stołu i chcę przeczytać słowo, które jak najbardziej jest z tym związane, chociaż wcale nie jest łatwe. I powiem Wam, że wielokrotnie gdzieś prześlizguję się po tym temacie, bo wygodniej się prześliznąć, ale dziś chcę się bardzo krótko z nim troszeczkę zmierzyć. Jest to zapisane oczywiście w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, ale te wiersze zakończające to poselstwo, czyli od 27. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do ręki kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy sądzili samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu. Abyście nie schodzili się na własne potępienie. Moi drodzy, zanim przejdę do rozważania króciusieńko tych myśli, musimy od czegoś innego rozpocząć. Wiecie, kiedy jestem teraz pod wrażeniem trochę Księgi Malachiasza i kiedy czytam Księgę Malachiasza, ona jest bardzo trudna. Ona rozprawia się z mnóstwem rzeczy złych, które są w Bożym ludzie. Ale wiecie, od czegoś rozpoczyna? Bóg mówi, kocham was. I to było niezwykłe. Bóg, zanim upomni, to powie, kocham was. I od tego musimy rozpocząć. Przypomnieć Bożą miłość względem nas. Przypomnieć sobie fundament, na którym stoimy. Tylko przypomnę, króciusieńko, mam ten przywilej, że mogę przez to szybciutko przejść, dlatego że dwie usługi poświęciłem na ten temat, więc to jest tylko króciusieńkie przypomnienie. Co jest naszym fundamentem naszej relacji z Bogiem? Nasz fundament to Jego łaska. Jego łaska. Niczym sobie nie zasłużyliśmy na to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Zupełnie niczym. On przyszedł. On umarł za nasze grzechy, widząc już nas. I ofiarował samego siebie. A my z tego możemy po prostu skorzystać. Nasza pozycja w Nim jest dzięki łasce. Musimy ją znać. Musimy ją rozumieć. Jest mnóstwo określeń. Już dzisiaj parokrotnie padło jedno z nich, jak kapłani. Mnóstwo jest, ja wymienię tylko parę. Musimy rozumieć, że jestem dzieckiem. Co za tym idzie? Miłość. Relacja. Musimy rozumieć, że jesteśmy domownikami. Domownikami, czyli ci, którzy w Bożym Królestwie, w Jego obecności czują się bardzo swobodnie, jak domownik. Dziedzic to ten, który ma prawo do wszystkiego. Dziedzic to ten, który ma prawo do wszelkiego dzieła krzyża, do wszelkich obietnic. O, jak często tego nie rozumiemy, jak często jesteśmy głodni i żyjemy żebraczo, będąc dziedzicami, mając wszystko dostępne. Królewicz, jesteśmy jego królewiczami. To podkreśla naszą godność, naszą pozycję w nim. Źrenica Bożego oka również. Tu jest w tym mowa o niesamowitej Bożej ochronie. Moi drodzy, to wszystko jest prawdą i musimy to rozumieć jako fundament naszego chrześcijaństwa. Musimy wiedzieć, w jaki sposób Bóg patrzy na ciebie, na mnie. Jeśli jesteś w Chrystusie, to Bóg patrzy na ciebie jako na dziecko święte. I teraz mówi, jesteś święty. Jesteś cudowny, jesteś kochany. Musimy rozumieć to, powtarzam to, co mówiłem kiedyś.
że Bóg, patrząc na nas, na moje, twoje życie, przez pryzmat krwi Jezusa, widzi cię po prostu świętym. Bo widzi na tobie Bożą sprawiedliwość. Sprawiedliwość Chrystusa widzi na tobie, patrząc na ciebie. Musimy to pamiętać i rozumieć, że nic nie jesteś w stanie zrobić, by Bóg cię kochał bardziej. Nic nie możesz zrobić, by Bóg cię kochał mniej. Bo to nie od tego zależy. Miłość Chrystusa do ciebie nie zależy od twoich czynów, ale od Jego łaski. Od tego, że przelał za ciebie swoją krew. Powtarzam, krew Jezusa, tylko i wyłącznie krew Jezusa decyduje o twojej świętości. Rzymian 8:1 mówi, nie ma potępienia. Nie ma potępienia dla ciebie, dla mnie, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Nie ma potępienia. Dalsze wersety tego rozdziału 8 mówią o tym, że tak, szatan oskarża, ale on usprawiedliwia. Bóg usprawiedliwia. I mam pytanie, jak się czujesz? W cudzysłowie słowo czujesz. Czy czujesz się właśnie tak? Jako święty, sprawiedliwy? Powiedziałem w cudzysłowie, bo to nie chodzi o emocje. Nie chodzi o uczucie, ale o decyzję. O decyzję, w co wierzysz. O decyzję, co przyjmujesz. O decyzję, czy będę wyznawał moc krzyża nad swoim życiem, czy będę wierzył diabelskim oskarżeniom. To decyzja, nie emocje. Druga rzecz, o której mówiłem potem następnym razem, to jest budowanie na fundamencie łaski. Budowanie. Wiecie, kiedy budujemy, a w zasadzie remontujemy, możemy wszystko w domu zmienić, prawda? Dzisiaj są już takie technologie, że remontując możesz nawet ścianę postawiać, ale nie fundament. Zgadza się? Nie fundament. Fundamentu nie tykaj. Tak samo chrześcijańskiego fundamentu, o którym mówiłem przed chwilką, nie możemy tknąć, bo inaczej się rozsypiemy. To jest fundament. Nasza łaska, znaczy Boża łaska względem nas. Ale budujemy. I tej łaski nie możemy sobie frywolnie traktować. Łaska to nie jest przyzwolenie na grzech. Łaska to nie jest przyzwolenie na byle jakie życie. Mówiłem wtedy o tym, że fundamentem dla ludu izraelskiego była ta wypowiedź Boga włożona w usta Bileama. Nie dostrzegłem żadnej nieprawości w Izraelu. Nie widziałem żadnej przewrotności w Jakubie, mówi Bóg o nich. Podczas gdy wszyscy widzieli, jak oni żyją. Podczas gdy wszyscy widzieli, jak grzeszą, jak się buntują. Ale Bóg tutaj nie mówi o ich życiu. Mówi o fundamencie. Mówi o podstawie, o fundamencie ich relacji z sobą. Na podstawie wybrania, na podstawie powołania, na podstawie przymierza, jaki z nimi zawarł. Dlatego widzi ich świętymi. Ale ich życie spowodowało to, że poginęli. Ich życie spowodowało to, że ich ciała zasłały pustynię. Nasz fundament, moi drodzy, mój, twój, nasz fundament, wspominałem na początku. Niesamowity. Krew Jezusa, łaska, zbawienie, usprawiedliwienie z łaski dla nas. Ale z kolei mamy wiedzieć, Filipian 2:12 mówi, że mamy z drżeniem i bojaźniem zbawienie swoje sprawować. Inny przykład mówi troszkę trafniej. Pielęgnujcie swoje zbawienie w poczuciu czci i odpowiedzialności. Wiecie, z tym drżeniem to jest tak, że mnóstwo ludzi to rozumie kompletnie źle. I mówią, że trzeba drżeć przed Bogiem. Absolutnie. Do Boga to może się przytulić. Ale drżyj przed tym, żeby Go nie zasmucać. Tak bardzo Go kochasz, że drżysz przed tym, żeby Go nie zasmucić. A jeśli to się zdarzy, to znamy wyjście. To wiemy, co mamy robić. To biegniemy pod krzyż. To prosimy o przebaczenie, o oczyszczenie. I przyjmujemy. I znów w tym momencie wiemy, że znów jestem święty. Że mam nie zasłonięto niczym relację z Nim. Moi drodzy, a dziś idziemy dalej. Dziś w związku z tym, co przeczytałem, jest to sytuacja, kiedy Boże dziecko tkwi, świadomie tkwi w grzechu. Czy w nieposłuszeństwie, czy w nieprzebaczeniu, czy w jakichś urazach, kłótniach, nieporozumieniach, plotkowaniach itd., itd. Tak to wszystko możemy zamknąć w jeden nawias i powiedzieć grzech. Więc moi drodzy, to jest dzisiaj to słowo, które przeczytałem. Dotyczy ludzi, którzy
którzy trwają w uporze, trwają w tym i udają przed ludźmi, udają przed Bogiem, że jest okej. Jeszcze mają odwagę przystępować do wieczerzy. Jeśli takie są sytuacje, nie możemy zamykać na nich oczy, bo Boże Słowo o tym mówi. Dlatego powiedziałem, że łatwo się prześlizguje po tym temacie, ale on jest. I dotyczy tych, którzy nie chcą nic zmienić w swoim życiu. A odpowiedź Boża na to jest bardzo twarda. Jest sąd. Dlatego kto chce trwać w uporze i nie ma zamiaru nic z tym zmienić. Czytaliśmy, że może przyjść choroba, nawet śmierć. Ktoś powie, co? To Bóg pełen miłości jest taki okrutny? Nie. To my jesteśmy tacy głupi. Bóg jest cudowny. Bóg jest pełen miłości. Ale kara to nie jest coś, co On posyła. To jest prosta konsekwencja naszego wyboru, naszego życia. Pan Bóg pokazuje jedną drogę, drugą drogę i pokazuje koniec jednej, drugiej. Czy kiedy mówię słowo grzech, co ci przychodzi na myśl? Kiedy używam słowa grzech, co nam przychodzi na myśl? Niemoralność, cudzołóstwo, nałogi, pornografie, inne. Też. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale wiecie, co Bóg ma na myśli, mówiąc grzech? Stan serca. To, co wymieniłem, to są tylko już efekty tego, co jest w sercu. Stan serca. Stan serca. Wielokrotnie o tym mówiłem, rozpatrując kazanie na górze, do którego niebawem będziemy wracać, że serce jest za wszystko odpowiedzialne. Możesz pięknie wyglądać, do wszystkich się pięknie uśmiechać, a w sercu mieć nieprzebaczenie, a w sercu mieć złe myśli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, kontekst tego, kiedy byśmy czytali od wersetu 17 tego rozdziału, wiecie, o czym jest mowa? O relacjach. O relacjach w Kościele. Paweł, wydając to wszystko, mówiąc to wszystko takim twardym głosem, mówi to w oparciu o relacje w Kościele. Od 17 werseta czytamy, nie będziemy tego rozważać dokładnie, ale tam są wspomniane podziały, spory. Jest mowa o ludziach, którzy gardzą sobą nawzajem, upokarzają się, lekceważą się nawzajem. Apostoł Paweł mówi, nie mogę tego pochwalić. Nie mogę tego zaakceptować. Innym słowem, pokutujcie z tego. I mówi fakt. W takim stanie lepiej nie przystępuj do wieczerzy. Ale wiecie, mam zasadnicze pytanie i to jest jakby trzon tego, co chcę powiedzieć. Czy to rozwiązuje problem? Czy nieprzystąpienie do ofiary, do wieczerzy rozwiązuje problem? Nie. Zupełnie nie. Zupełnie nie rozwiązuje problemu, jeżeli tam jest problem w sercu. Prawda. Prawda, że jeśli jest ten problem, w którym tkwisz, niewyznany, to faktycznie lepiej w tym momencie się powstrzymać, bo to jest profanacja dla jego ofiary. Ale to nic nie rozwiązuje. Tu jest wymagana pokuta. Powstrzymanie się od ofiary to jest tylko jakby niedokładanie sobie do tego garnuszka sądu. Ale nie jest rozwiązany problem. Trzeba go rozwiązać. Czy to między Bogiem, czy to między Bogiem, a potem człowiekiem. Bo zawsze taka kolejność jest. Wiecie, apostoł Jakub mówi wiele na temat sądu, relacji. I w ogóle nie mówi to w kontekście wieczerzy. Po prostu w kontekście chrześcijaństwa. Zobaczmy jeden, a może dwa wersety. Jakub, 4 rozdział, werset 11 i 12. Mowa jest o relacjach w Kościele. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jest tylko jeden prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić lub potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Moi drodzy, widzimy z tego, że prosta rzecz, obmawianie, osądzanie. Narażamy się przez to na sąd Boży. Na tej samej stronie, przynajmniej w tym przekładzie,
werset 9 następnego rozdziału. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo sędzia stanął u drzwi. Przekład, parafraza Słowa Życia mówi tak. Nie narzekajcie też jedni na drugich, bo zostaniecie za to osądzeni. Mocne? Ale to jest Biblia. To jest Boże Słowo. Moi drodzy, więc nawet pomijając już ten w naszym pojęciu gruby grzech, o którym wspomniałem wcześniej, choć pominąć go nie możemy, to pozostaje nam to, na co wielokrotnie oko przymykamy. Relacje. Jeśli jesteś winny ich pogorszenia czy załamania, to weź to pod uwagę, co mówi Biblia. Ale mam pytanie, po co to apostoł Paweł pisze? Jaki był jego cel? Jak myślicie? Czy apostoł Paweł z tym przesłaniem do Koryntian chciał spowodować, żeby teraz mało kto przyjmował wieczerze? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czytamy przecież wyraźnie. Więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem niech sięga po chleb i bierze drąg kielich. Taka jest kolejność. Duch Święty dziś chce nam przypomnieć, popatrz na samego siebie. Uwaga, na samego siebie. To jest straszna plaga, że lubimy patrzeć na wszystkich innych. Chcemy patrzeć na kogoś i oceniać, i osądzać. Biblia mówi, popatrz na siebie. Duch Święty niech dziś penetruje moje serce. Mówię do siebie. Jeśli tam coś znajdziesz, to pokutuj. Nie wystarczy tylko powstrzymać się od wieczerzy. To niewiele da. Ale zrób z tym porządek. Jeśli coś tam widzisz, to zrób z tym porządek. A potem co? A potem bierz udział. Nie pozwól się diabłu oskarżyć. Nie pozwól się diabłu oszukać. Nie pozwól, by miał cię zatrzymać przed tym niesamowitym błogosławieństwem. Moi drodzy, jeśli Duch Święty coś wskazuje tobie, że jest coś nie w porządku, co powinieneś naprawić, to po prostu to zrób. Za moment możemy to zrobić. Co stoi na przeszkodzie, aby to wyznać Bogu? Aby poprosić o oczyszczenie Jego świętą krwią. To jest jedyna właściwa droga. Jeśli trzeba, to pojednać się z kimś, kto został zraniony przez ciebie i przyjąć oczyszczenie. I moi drodzy, i dzieje się rzecz niesamowita. W tym momencie znajdujemy się w punkcie wyjścia. W punkcie wyjściowym. Masz nową kartę. Bóg daje ci natychmiast nową, czystą, świeżą kartę. Jakbyś nigdy nie zgrzeszył. To jest nie do pojęcia, ale taka jest prawda. To jest niesamowite. Jeśli to uczynimy, to Bóg znowu patrzy jak na święte, czyste dziecko, które nigdy nic złego nie zrobiło. Moi drodzy, nie pozwólmy się diabłu oszukiwać, jak powiedziałem przed chwilą. Jeśli jest coś, to zróbmy to, co jest biblijne. Przyjdźmy przed Jego oblicze, wyznajmy to, przyjmujmy oczyszczenie i cieszmy się wolnością, i cieszmy się społecznością krzyża, i cieszmy się chlebem i winem, które symbolizują nam Jego ciało, Jego krew. A więc, moi drodzy, chciałbym, abyśmy teraz pamiętali o naszym fundamencie. O naszym fundamencie. O Twojej świętości teraz decyduje krew Jezusa. Jeżeli na Twojej szacie jest jakiś problem, jakiś grzech, to poproś krew Jezusa, aby Cię oczyściła. Poproś, by Jezus oczyścił Cię Twoją krwią i jesteś święty. I jesteś gotowy, aby sięgać po krew i po kielich, po chleb, po ciało.